Przystępujemy do dalszej realizacji naszego porządku obrad. W punkcie szóstym mamy wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Punkt A. Proszę do kandydata na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Proszę o przedstawienie kandydatów. Jeszcze raz może, bo nie słyszałem. Pan Stanisław Augustyniak. Czy pan Stanisław Augustyniak wyraża zgodę na to pytanie? Tak. Pan Stanisław Augustyniak wyraża zgodę. Proszę o głosowanie jeszcze innych kandydatów. Pan Kania? Pan Ignacy Redes. Pan Ignacy Redes wyraża zgodę? Pan Ignacy Redes wyraża zgodę. Proszę o podawanie jeszcze następnych kandydatów, jeśli tak jest. Nie widzę. W takim razie zamykam listę kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przechodzimy do punktu następnego, powołania komisji eksploatacyjnej. Wydaje mi się, że mamy już tę komisję eksploatacyjną. Jeśli będzie wola państwa, żeby ona została w takim składzie, jak jest, to chyba, że są jakieś inne sugestie, to proszę bardzo. Jest wniosek pana prezesa o poddanie pod głosowanie składu komisji eksploatacyjnej, która istniała przy wyborze przewodniczącego. Proszę o podpisanie. Kto jest za składem komisji eksploatacyjnej w takim składzie, jak mówię? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Też nie ma. Twierdzam, że została wybrana komisja eksploatacyjna w składzie poprzednim. W tej sytuacji prosimy komisję eksploatacyjną o przeprowadzenie wyborów na wiceprzewodniczącego regulamin ten sam. Na wicę i na przewodniczącego grupy mieliście państwo w załączniku do materiału. Ale to przegłosowane. Bo był decyzja mamy jest to w tej składzie.